Teatr Dziewiątka, działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu, uczestniczy w polsko-niemieckim projekcie teatralnym. Koordynatorem projektu jest Teatr w Görlitz. Projekt, który będziemy robić, jest niespodzianką dla Lubania, dla Görlitz, dla reszty szkoły. Należy, pani dyrektor nas tutaj wspiera i jest naszą lokomotywą, że tak powiem, napędową. Dlatego bardzo zależało nam, żeby była w czasie tego otwarcia projektu. My mamy taki projekt, który jest wspierany przez Fundację Kulturstiftung des Bundes. To jest współpraca między Teatrem Görlitz i Teatrem z Jeleniej Góry i w ramach tego projektu też organizujemy warsztaty dla młodzieży. Szukaliśmy partnera i właśnie pani Aneta Ćwieluch tutaj z Lubania była bardzo chętna i rozmawiała tutaj ze swoją dyrektorem i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy znaleźć tą grupę. Pani Aneta będzie prowadzić co tydzień warsztaty tutaj i wynik tych warsztatów będzie spektakl lalkowy, który będziemy pokazać na scenie kameralnej w Teatrze Görlitz. Z Teatrem Görlitz współpracuję od ponad 10 lat i parę projektów już z nimi zrealizowaliśmy. Ponieważ wyszedł pomysł projektu tego o legendach łużyckich, więc bardzo chętnie po raz kolejny w ten projekt się zaangażowaliśmy. Tym bardziej, że jest to projekt również nie tylko teatralny, ale przede wszystkim edukacyjny, czyli poszukiwanie legend, tworzenie własnych scenariuszy i odgrywanie ich. No i nie ukrywam, że tutaj gratką dla nas również jest występ w Teatrze Apollo w Görlitz i bardzo duża pomoc Niemców, jeżeli chodzi o stroje, o koordynację projektu, o film, o zdjęcia. No to coś, co zawsze dla grupy teatralnej jest bardzo ważne. Jesteśmy jedyną grupą taką teatralną, która chętnie podejmuje takie wyzwanie, chętnie podejmuje takie projekty. Wiem, że Niemcy zwracali się do wielu grup, no ale nie wiem dlaczego, czy są jakieś opory, czy po prostu nie ma czasu na to, a my jesteśmy bardzo otwarci i chętnie wchodzimy w takie projekty. W ramach projektu realizowany będzie spektakl teatralny w oparciu o legendy śląskie. Cyrk Lubanino to tytuł przygotowywanego przez młodzież spektaklu. Sztuka zostanie zaprezentowana w czerwcu w Teatrze Apollo w Görlitz. Polsko-niemiecki projekt teatralny to jeden z kilku projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. Uczestniczymy w niejednym projekcie polsko-niemieckim, zresztą nie tylko polsko-niemieckim, bo i w innej współpracy z innymi państwami również, ale ta przygraniczna współpraca jest nam szczególnie bliska, bo jest częstsza. Udało się pozyskać nauczyciela świetnego, panią, która nie tylko jest nauczycielem, bibliotekarzem, ale również prowadzi od kilku lat w naszej szkole Teatr Dziewiątkę. Świetna organizatorka potrafiła skupić wokół siebie uczniów zainteresowanych i widać jej działalność na każdym kroku, co jest właśnie dowodem w postaci nawiązania współpracy z Teatrem z Görlitz i rozpoczęcie tego projektu w naszej szkole. To wielki zaszczyt dla szkoły, bo mamy bardzo dużo uzdolnionej młodzieży, która na pewno czynny udział będzie brać w tym projekcie. Pracujemy już 3 lata. Mamy osiągnięcia na skalę ogólnopolską tak naprawdę, bo bierzemy udział w licznych festiwalach, między innymi w Łodzi, gdzie już 2 lata z rzędu dostajemy wyróżnienia. Byliśmy w tamtym roku, w 2011 jeszcze właśnie na festiwalu w Piotrkowie. Graliśmy między innymi też w teatrze właśnie w Dreznie, zostaliśmy zaproszeni przez pana Goetze. Cóż jeszcze? Grupa jest naprawdę świetna. Widać, że ludzie, którzy przychodzą do Dziewiątki, wiążą swą przyszłość z teatrem, mają zainteresowania właśnie typowo kulturalne. Mamy też osoby, które świetnie śpiewają, malują. Wysyłamy również indywidualnie ludzi na różne konkursy, na przykład na ogólnopolski festiwal FETA we Wrocławiu, gdzie w tamtym roku Basia Frencer na przykład dostała wyróżnienie. To jest bardzo duże
bardzo duże osiągnięcie przede wszystkim. Cóż jeszcze, byliśmy też na festiwalu Motyw w Tychach, gdzie również dostaliśmy różne miejsca, dlatego myślę, że praca w Teatrze Dziewiątka jest bardzo, bardzo opłacalna, bo to jest praca nad sobą, nad swoimi trudnościami, nad przeciwnościami, które pokonujemy, przeciwnościami naszego ciała. Teatr to nie jest tylko zabawa, to jest przede wszystkim właśnie praca. My poprzez warsztaty rozwijamy swoją osobowość. Dużo osób z Teatru Dziewiątka ma chęć kontynuacji nauki, między innymi chcemy iść na studia. Ja w tym roku będę zdawał do szkoły teatralnej. Teatr Dziewiątka uczestniczy w większości ogólnopolskich przeglądów teatralnych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Młodzi aktorzy mieli okazję występować przed publicznością w Łodzi, Tychach, Piotrkowie Trybunalskim czy Dreźnie. Jak zaczynałam tu pracę z Teatrem Dziewiątka, było 9 osób, dlatego to jest Teatr Dziewiątka. W tej chwili jest 25. I nie ukrywam, że parę osób przyszło do tej szkoły, dlatego że wiedzieli o tym teatrze. To jest, proszę mi wierzyć, dawno nie spotkałam się z tak uzdolnioną młodzieżą. Jeżeli chodzi o śpiew, o taniec, o teatr, to są zapaleńcy, po prostu są zapaleńcy, dla których piątek wieczór to jest świętość, to jest próba, czy sobota. I dla nich hasło robimy coś teatralnie, jedziemy na festiwal, to jest to, czym ta młodzież żyje. Jedynym problemem naszym, jakim jest, bo to, że dostajemy się na bardzo znane festiwale, to jest dla nas rzeczywiście sięgnięcie góry. Jedynym problemem jest pozyskiwanie funduszy na taki wyjazd, dlatego szukamy mecenasów na całym terenie lubańskim, którzy mogliby nam pomóc w wyjeździe, tak, sfinansowaniu transportu, noclegów i tak dalej. O, ho, ho, o, ho, 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 ho. O, dowcipnąć. A co ty tam, kochany, w tych gazetach czytasz? O, ho, ho, o, tyle rzeczy w świecie się dzieje. O, ho, ho, o. Doda znowu powiększyła sobie... Ale wielkie... ...mieszkanie. Polska reprezentacja w piłce nożnej po 5 kolejnych porażkach zwyciężyła z żeńską reprezentacją na Uru. I awansowała na 123 miejsce w rankingu FIFA. Na 123? Bramkę dla Polaków strzelił pochodzący z Burkina Faso Butonda. Po 5 latach reaktywował się legendarny zespół Arka Noego.